No dobra, no to co, pytanie co dalej? No, Ja tam nie wiemy widziałem taką jeszcze. mega dużą drabinę. Wysoką w sensie, tam po prawej stronie od posągu, więc ja tam pójdę. Po prawej stronie od posągu, okej, okay, dobra. Tak przy lawie trzeba raczej przejść. Aha, i tam widzę... Ale tu jest jakieś... A nie, bo... Tu widzę coś tu do przesuwania. Przechodziłam? A nie, nie da się tam skoczyć w żaden sposób. Tu widzę jakąś drabinę, ale to... Aha, to pewnie tą widziałeś, tylko... Tylko jak tam się dostać? Taką za barierkami Za tym widzę. Płotem. No. I nie wiem, jak się tam dostać. Może z góry jakoś? Może też z góry. Wiesz co, mi się wydaje... Wow! No. Jezu. Mi się wydaje, że w tym jakby... Tam, gdzie są te drewniane schody do góry, bo tam można było przejść i tam na ten daszek wejść i można było tam jeszcze kilka przejść było. Znaczy, wiesz w sensie, co, tak znalazłem skakanie, chyba rozwiązanie, bo przy tej lawie jest skrzynka do przesuwania. Nie wiem, czy ją widziałaś. Aha. Przy lawie. Taka drewniana skrzynka. Wyróżnia się. I tam zaraz okay. obok jest ten przycisk, o którym ja wspomniałem, że jest wyżej i że trzeba tu sobie coś podsunąć. I chyba trzeba tą skrzynkę. Aha, widzisz? Tak, w sensie. Dobra. Czekaj, tylko, widzę skrzynkę na razie. Tylko wiesz, ja się zastanawiam, czy ją się da tutaj przesunąć, bo to są takie nierówności na tym terenie. No właśnie. Znaczy teoretycznie pociągnąłem ją raz. No. No. Jezu, znowu muzyka. Jakaś dziwna. Straszą mnie. O, no. Żeby ten duch zaraz nie wyleciał. Nie no, da się chyba. Ale wiesz, gdzie ją podsunąć? No właśnie, nie wiem. Tam kawałek dalej do przodu podejść i w lewą stronę, obok tego głazu. Aha, dobra, ale... Kurde. Da się to tak zrobić? No, póki co udaje mi się to wow. przesunąć. Coś zbagowałam. Okej. Okay. Ale nieważne. Ale da się ją pod tą ścianę podsunąć, czy trzeba skoczyć tak? Chyba trzeba pod ścianę, ale zaraz zobaczę, czy się da. Na razie przesuwam. Na razie się udaje. Zostało ostatnie pchnięcie, że tak powiem. Nie wiem. Chyba się da. Poczekaj. Da się. No tylko, że to, no to ja nie wiem jak. Ja się chyba zablokowałam z tą skrzynką. Poczekaj, no jak stałeś... Ja ją przesunęłam obok tego głazu jakby i nie mogę za ten głaz... Znaczy, mogę wejść, ale no przesunięcie z tego głazu, no nic Poczekaj, nie bo da ja rady to ja ci powiem, jak ja to zrobiłem. Podejdź do miejsca, w którym stała ta skrzynka, to ja ci powiem. No. Stała tu skrzynka, pociągnąłem raz do tyłu, potem obszedłem dookoła w skrzynkę, popchnąłem ją do ściany, tam do końca, naprzeciwko. Aha. I tak okrążyłem ten taki wystający tutaj, no, to podłoże takie wystające. Aha, dobra. I ją tak pchałem naokoło. Bo ja ją po prostu nie do wiem, ściany najpierw. Wiem. Rozumiem. No, Lara. Dobra, to ja nacisnę przycisk, bo i tak nie wiadomo, co on tutaj zrobi. Aha, otworzyło przejście tutaj przy posągu, więc spoko. Okej. Okay. To potem najwyżej spróbujemy to, o czym ty mówiłaś tam na górze, co chciałaś skakać jakoś tam. Dobra, i tak całkiem do końca? To znaczy, jak już masz przy tej ścianie, tak, to potem do końca, tak, do tego przejścia samego praktycznie. I czekaj, potem w lewo. Tu, a nie, no, dobra, wejdę na górę. Ale gdzie ten przycisk? Tam obok tego wejścia, tak jakby, no. Obok kamienia. A widzisz ten przycisk, czy nie? No nie. Okej. Okay. Ja weszłam na dach. Nie na dach. Na jaki dach? Ty... Czekaj. Ja nie wiem, gdzie ty to popchnęłaś. Wróć się na dół. Poczekaj. Ogarnijmy. Ale to było takie... nie wiem. Popchnęłaś to do ściany, tak? No.
I potem musisz to popchnąć w stronę w tego stronę takiego... W stronę lawy. Nie, w stronę wejścia. Na lewo, tak jakby. Nie w stronę Aha. lawy. I tam masz no, przycisk. To też można wejść na ten dach przez to, że ten się podsuwa. Aha, no to może tam trzeba będzie potem. To mam Ale do wejścia przycisk. To... Tak, i zobacz przy tym wejściu na lewo, tam w tej dziurce za tą skałą masz przycisk. Musisz go najpierw zlokalizować, to będziesz wiedziała jak popchnąć. No matko. Widzisz przycisk? Czekaj. Tak na górze. Aha, dobra. No. Jezu. To dlatego ja nie mogłem ci wytłumaczyć, nie wiedziałem jak ci wytłumaczyć, gdzie tam to popychasz. Ale ja się tu zablokuję. Ja... Nie, 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 A, nie da dobra. Się. Okej, okay, już. Okej. Okay. Ale to dobrze widzieć, że można na górę, to też jest dobre. Bo potem będzie trzeba z góry no. pewnie skorzystać, nie? No, przypuszczam, że tak, bo tu wiele takich przejść jest jakby... zakolcowanych. Dobra, wcisnęłam. Mhm. No i teraz tam przy tym posągu się otworzyło. Okej, okay, to idziemy tam? No, chyba tak. Póki nam się coś tutaj otwiera na dole, to będziemy to eksplorować, myślę. Dobrze, że tu nie ma żadnych czasówek z tymi przyciskami. No, przynajmniej na razie. No Boże, boję się tam wejść do środka. Tylko gdzie to było? Za posągiem. Teraz. Po schodkach za posągiem. Za posągiem. A, dobra. Widzę. Tam widzę jakieś... beczki. Mhm. Weszłaś już? Tak, tak. Okay. To coś jest na stole. Jakiś klucz? Jak go zabrać? No, klucz, tylko pytanie właśnie jak go zabrać. Nie można wleźć... A nie, da się, tylko z lewej strony wszedłem. Udało mi się. I roślinka jest z zabeczkami. Aha. Dobra, czerwona. Dobra, mam ja w ogóle bym sobie połączył coś, wiesz, bo nie łączyłem. No ja też nie. To może przetestujmy, które rośliny dają tą dużą apteczkę, a które małą. No to wydaje mi się, że właśnie trzy kolory dają dużą. Wiesz co, ja a nawet tej dwa kolory jeden. Żółtej nie mogę z niczym połączyć, mam tylko use. A czerwoną mogę, combine. Zieloną Aha, też. Faktycznie. No bo być może musisz mieć dopiero połączone zielone z czerwonym, żeby połączyć z żółtym. Rozumiem. Okej. Okay. To daje razem tak, herbal mixture i można to potem. I można to separate też. No właśnie zrobić. Widzę. Mhm. Dobra, to może na razie z żółtym nie będę łączyć. No ja połączyłem wszystko. Więc to jest chyba duża, tak. No dobra, to mi wystarczy na razie tyle. Dobra, do czego teraz pytanie ten klucz? Właśnie, jak ten klucz się nazywa? Clover key. Okej. Okay. Bo tu było dużo dziurek. No, będziemy musieli testować. Dobra. Do której dziurki. Tam pamiętam była taka... O Jezus Maria, słyszę znowu coś. Ja spróbuję do tych głównych najpierw. Nie, dobra. Nie tam była, jak tam szukaliśmy wejścia na cmentarz, to tam tymi takimi wąskimi przejściami dotarliśmy do takiego zamkniętego przejścia na klucz. Ja tam pójdę. O matko, nie pamiętam. Ja to pamiętam, tutaj był ten... Było to przejście chyba. O, mam to. O zaraz, matko, czekaj. Teraz ci powiem, czy to, czy nie. Ja chyba znalazłam dziurkę. Tak mi się wydaje. A ja nie. Dobra, to nie, jeszcze jednak sprawdzę. To nie ta. To jest na samym początku, wiesz? Tak? Dobra, to już się tam wracam. Tam przy tej lawie, tylko że to jest chyba jeden z klucz z dwóch. Aha. Bo tu są dwie dziurki i jedno wsadzenie nic nie, działo, nie zadziałało. No to ja w takim razie nie będę wsadzał jeszcze. No cóż. Muszę tylko pamiętać, że użyłam tego no, klucza. No właśnie... Ale czekaj, to o którym ty mówisz? Bo ja tu widzę jedną dziurkę przy lawie. Ale przy lawie tam głębiej A, jeszcze, jakby... dobra. No wcześniej jeszcze, tam są kratach... takie dwie bramy duże wiem, kratowe. Wiem już o czym mówisz, dobra. No to w takim razie może wykorzystamy twój pomysł z tym wejściem tam na ten dach ze skrzynki. No. Dobra.
bo jak. Albo ze skrzynki, albo tu z tych drewnianych schodów, bo tu No to z tych jak. drewnianych też może No być. to gdzie A jestem idziemy? tu bliżej. No dobra, to drewniane schody. Tylko ja mam nadzieję, że mówimy o tym samym. No też mam nadzieję. No dobra, chyba tak, bo tu pod schodami była roślinka jakaś, ja ją podniosłem. Tak, tak, i ja ją wcześniej też podniosłam Dobra. i... No to. I tu jak wyjdziesz jakby z tej drabinki, to tam na dole widzisz taki gem jest na balkonie chyba, albo nie wiem co to jest. Się świeci takie czerwone. W sensie już jak jestem na górze, tak? No. Dobra, zaraz, wspinam się. No, bo ja... A, widzę, dobra. Ja tędy schodziłem ogólnie na dół. No to ja schodziłam ja to... w inny sposób. I jak tam pójdziesz dalej, tam przy tych barierkach, to tam po drugiej stronie jest przycisk. Aha. I mówiłem o tym, że tu musi się wysunąć tam jakaś platforma, żeby tam doskoczyć. Bo się nie da. Na samym począteczku. Nie wiem, czy widzisz ten przycisk tam. Tak, widzę. No. Dobra, czyli poczekaj, jakbym tu zszedł niżej, to dostanę się za te tutaj kraty? No to jest chyba za wysoko. Chociaż, no, może by się dało, tylko życia trochę stracę. Wow. Zleciałam. Dobra, jestem przy takiej drewnianej skrzynce, którą można posuwać. Okej. Okay. I za nią jest... Poczekaj, coś jest. Dwie roślinki. Wow. Ale to... Gdzie ty tam... Na dół zeskoczyłem. Jak widziałaś ten przycisk, to tam pod ten przycisk. Jak? Tam w dół, ja na dół. Umarłam. Okej. Okay. Wiesz co, powiem ci nawet, że tu są trzy roślinki. Aha, jestem przy... dziurce od klucza. Aha. W ogóle ona mówi, jak podnosi te roślinki. Aha, good, okej. Okay. Nie wiem, czy usłyszałaś, jak podnosiłaś. To chyba nie. O, jeszcze kolejna roślinka. Za cicho mam chyba. Boże. Znaczy, też zależy, którą ona podnosi. Bo zielona, jak podnosi, to nic nie mówi. Tylko przy żółtej mówi chyba. Dobra, jestem przy tej drabince mega wysokiej. Czekam na ciebie. Okej, okay, moment, bo... Ja teraz nie wiem, gdzie ty jesteś. To spróbuj wejść tam po tych drewnianych schodach. No weszłam na drabinkę i przeskoczyłam na daszek obok. Znaczy no tam naprzeciwko jakby. W sensie na, tam jak na samym początku, ten daszek, co byliśmy? Czy przy lawie daszek? Nie. Jak wychodzisz z tej drabinki do no, góry, nie? Dachem. No, to od razu na wprost to skoczyłaś. Od razu jakby, no, tak na wprost, po bardziej skosie. Na prawo, no. Dobra, to nie tam. To odwracasz się i w drugą stronę tam, gdzie ten przycisk widziałaś. Co wtedy mówiłem, o tym przycisku. Okej. Okay. To w drugą stronę. I gdzie tam mam? I tam na dół masz taki, widzisz z góry skrzynkę na dole, taką do przesuwania? No. Taką to ja tu kratkową. Jestem właśnie, zeskoczyłem tutaj na dół, tylko po tym takim, zsunąłem się po tej takiej pochylni tutaj. Ha, czekaj. Musisz tam skoczyć na taki daszek, z którego się zsuniesz niżej. Trochę życia stracisz, ale nie zginiesz. Miejmy nadzieję. Tylko zapisz sobie. Okej, okay, dobra. Udało no, się. I za tą skrzynką masz te fanty, że tak powiem. Może to jest jakiś sekret? Może? A nie wiem, było no, ale... jakichś dźwięków? Dźwięku nie było. Chyba, a że poczekaj statystyki. Pauzie? Nie, nie ma. 0 na 5, niestety. No, tak dziwne, że wszystko tak naraz. No. I tam dalej zaraz masz tą taką mega wysoką drabinę. I ja się tu wspinam, zobaczę, gdzie to prowadzi. Bo może tam na górze są zamknięte drzwi, nie wiem. Okay, nie widzę. Ja się tu rozejrzę jeszcze. O, tu jeszcze jedna roślinka była. No, była. Zielona. Aha, to jest jakieś okno. Na górze chyba nic nie ma. To wygląda jak manki w ogóle na górze, ale nie wiem, czy Lara potrafi tutaj tak zrobić. Nie potrafi. Spróbuj może. Nie. Jest manki, ale... To chyba będzie powrót jakiś, wiesz, tą drabiną, tak mi się wydaje. Chyba, że jakoś do tyłu z tej drabiny odskoczyć, nie wiem.
Nie wiem, czy coś jest za mną po prostu. Nie. Wiesz co, trzeba się do... Jezu. Sorry. Zabiłam się na tym płocie. Okej. Okay. Znowu. Chciałam go przeskoczyć i tak jakoś. Ja się zastanawiam, jak się dostać po ten klucz, który jest na tym słupie przy lawie. No. Może tą skrzynką tam na górę, którą ty tam przesunęłaś na początku źle. O Jezu, jakie spadki klatek teraz. Dobra, czekaj, ja wyskoczyłam z tego na razie. No ja też, bo tam nic nie było jednak. To tylko te dobrocie całe. Dobra, ja się pobawię z tą skrzynką i wskoczę tam na dach, gdzie ty byłaś. Okej. A ja idę jeszcze raz drewnianymi schodami. Dobra. Przetestować jeszcze inne rzeczy. Może coś tam znajdziesz ciekawego. Ja tu wejdę na górę, zobaczymy. Bo chciałbym się dostać po ten klucz. Ciekawe, czy dałoby się po ten jakby gem dostać tak, wiesz... Wiem. Skacząc i... Tak, chciałam wyciągnąć ręce, a nie skoczyć na okno i nie trafić. Dobrze, że na główkę nie skoczyłaś. A miałam shift prawie wcisnąć. Ja nie wiem, co ja mam z tymi skokami. Czekaj, jak ty tam wskoczyłaś do góry? Aha, tu chyba. Nie, chyba się nie da. Ta barierka psuje to, żeby tam skoczyć w ten sposób. Czy ja z tego się zsunę? Nie, z tego nie. No dobra, chyba mam klucz, wiesz? Tam przy tym słupie, przy lawie. Aha. Tylko poczekaj, nie, przeskoczę chyba. Nie, dobra, mam go. Tylko nie wiem, czy to jest ten sam, który tam zdobyliśmy. No podnieś. A jak się nazywa? Zaraz, tylko podniosę. Nazywa się... Clover Key. To tak samo, nie. No, tak samo. Nie, czekaj, Diamond Key. Nie, to ten wcześniej... bo one tak samo wyglądają praktycznie. Trochę inny odcień, okay. Mi się pomyliło. Diamond Key. Więc to jest inny. Czyli musisz to zrobić tak, wiesz, jak tam na początku robiłaś, z tą skrzynką. Przy lawie. Dobra, to ja może wczytam grę, bo straciłam trochę za dużo życia. A ja, no, spaliłem się w lawie. Super. Pieczona Lara, nie? Smacznie. Muszę jeszcze raz tam skoczyć. Dobra, no a dobrze, bo ja i tak też muszę wskoczyć. To rozumiem, że tą skrzynkę mam przesunąć tak, jak ja ją przesuwałam. Tak, na początku. Dobra, tylko pytanie, do czego teraz ten klucz? Czy to jest ten klucz tutaj naprzeciwko tej lawy, do tych drzwi? Nie mam pojęcia. Zaraz to wypróbuję. Tylko ja się boję, że znów wpadnę do lawy. Jestem taką lamą. Jeszcze jak mi się wszystko tnie, to już w ogóle... Tak, to jest tutaj, tu pasuje. Aha, okej. Okay. Jezu, boję się. Czekam tu na ciebie, nie wchodzę. Dobrze, to jeszcze chwilę potrwa chyba. Luzik. Teraz nie wiem, gdzie ja jestem. Dobra, chyba powinnam wskoczyć. Chyba. Albo nie. Jeszcze raz. Boże, tam na górze te łańcuchy. Jak tam się dostać w ogóle na nie? Nie wiem. Ktoś z góry pewnie. Się rozglądam. I skakałeś z którego poziomu na ten słup? Poczekaj, weszłaś na górę już, tak? No. To teraz na taki daszek mega pochylony, no w stronę tego słupa musisz skakać. Aha, tak jakby. Okay. I potem już masz prostą myślałam, drogę. Myślałam, że zjadę stąd. No właśnie, też myślałem, że zjadę, ale jednak się nie zjechało. Okej. Okay. No i sobie zapisz przed zeskoczeniem, bo ja wiesz, wpadłem do lasu.
A to tylko ja jestem taką lamą. Dobra, jest tam przy dziurce. Dobra. Wkładam, daj w ogóle nitki. Fajnie, bo ten klucz tu wystaje tak jakby. Widać, że on jest tutaj położony. I w ogóle jest zaznaczony jakby taki ten diamencik nad tą faktycznie. Faktycznie, jest. Teraz zauważyłem. Boże, jakie szczegóły tutaj widzisz. No. Ojej, to jakieś wchodzimy? Łóżko jest. Uuu. I klucz. I pająk. I dużo pająków. O Jezus Maria. Już myślałem, że ten wielki. Nie, nie, wszystkie małe. Skąd one wyskakują? Aha. Nie wiem. Boże, to menu nawet się tnie. No. Sakra. Hartki. Oh my god. Jeszcze inne. No. W sumie one mają te symbole faktycznie. Ja na to nie zwracam uwagi wcześniej. Więc to pewnie... Kurde, zablokowałam się od drzwi. To wiesz co, ja musimy teraz pójdę znaleźć tam... z sercem. To teraz ja tam pójdę za cmentarz. Może tam było to serce. Jezu, słyszę dziwny odgłos zawsze jak przechodzę obok tych kurczaków. Takie creepy. Może to odgłosy tych kurczaków. Nie, jakby jakiś, nie wiem, demon dyszał mi za plecami. Może on ci tam lata jeszcze przy tym. No ja go tam nie widzę w sumie, ale może on gdzieś za kratą mu tam lata. Czekaj, czy to jest serce? Tak, chyba serce. Czekaj, nie. Aha. No, Laro, to nie jest serce? Matko. Nie, no ale to wygląda... podobnie. No ale spróbuj włożyć. No wiem, no znaczy nie udaje mi się niestety, ale to wygląda podobnie. Nie wiem. Dobra, w takim razie to muszą być inne drzwi, ale ja innych nie widziałem. Boże, jestem zgubiona. Jeszcze ta kamera tak lata i opętana czasami. Tam jeszcze ten przycisk na górze, pamiętasz o nim, obok tych kurczaków. Tak, tak. To mi tu gdzieś lata. A czekaj, a na cmentarzu tam przy tej kracie? Nie, nie było nic chyba. Nie, tam byłam przed chwilą. Kurde. Boże, szukanie teraz dziurki. Chyba, że to jest klucz tam, gdzie ty byłaś na samym początku i tam po prostu dwa oddzielne klucze się wciska, nie, a nie te same. Może. To też jest opcja pewna. Możemy spróbować. Trzeba zobaczyć, jakie tam są symbole, po prostu. No tutaj na tym jest... Tu nie... Tak, tu będzie serce. Tak? No to dziś. To zagadka rozwiązana. Dobra, mamy serce i mamy to. Jeden już. I drugi. Tam może być jakiś demon albo pająk, tak mi się wydaje. No, na pewno są demoniczne kurczaki. No, to fakt. Dobra, otworzyła się. Już wchodzisz? Tak, tak, weszła. Aha, jakieś to jest wejście jakby na górę, ale jeszcze zanim wejdę na górę, to no ja chcę też dół. Tu jest jakiś wóz. Aha, tu też się otworzyło z tej strony. Kurczak. Co ty robisz? Aha. Demoniczny kurczak. Kurde, no, zablokowałem się tu, po jednej stronie. Aha. Czekaj, pójdę tędy. Ja weszłam na górę. Aha, czyli na dole nic nie ma, mówisz, tak? Znaczy, no tak mi się wydaje, no nic nie widziałam. Kurde, tu tak ciemno jest. Nie, dobra, chyba nic nie ma. Tu jest jakaś skrzynka do rozwalenia, ale chyba nic w niej nie ma. W skrzynkach w ogóle chyba nic nie ma. No, na razie się na mnie trafiło nic. Jeszcze jest dźwignia naścienna. Gdzie? Jak się wychodzi po schodkach, to tak jakby za barierkę musisz skoczyć. O matko, ona jest mało flary dziwnie działają. No. Czekaj. Po schodach mówisz, tak? Tak, jak wejdziesz na górę, to zaraz po lewej, jakby na tym słupie, który mijasz, nie? Na środku. No, no. Tylko... A no tak, bo tą klapę musimy jakoś otworzyć, to pewnie ona tą klapę otworzy. Co tu było?
Nie, dobra, nie. Już mam zwidę jakieś. No nie widzę tej dźwigni. Na tym pośrodku słupie. No, ale nie ma. Ale to tak na samej górze? No na górze, no po schodach jak wejdziesz, tak, tak. A tu, na samej górze, no. No? A gdzie myślałaś? Myślałam, że niżej. A. O, drzwi otwarło. A ja nie mogę tam doskoczyć, to jest najlepsze. No tak, i to się do tej klapy nie dostanę. Jak doskoczyłaś? No tak fajnie, skoczyłam z miejsca. O, teraz no. mi się udało za trzecim razem. Bo tu jest jeszcze obok tego drabinka, ale tak, klapa tak, jest zamknięta. To będzie trzeba pamiętać, że tam coś jest. Trzeba najpierw do tych drzwi iść. Matko jedyna. Jezus Maria. Teraz zapamiętaj to wszystkie latanie z jednego miejsca do drugiego. No. To było gdzieś za posągiem chyba? O Jezus Maria, znowu wpadnę chyba zaraz tak. do lawy. Czy to było tu? Nie. Wiesz co, to chyba nie jest za posągiem. No nie, bo tutaj jest to, co było już otwarte. Ale to może być tu na prawo od posągu może. A faktycznie, tam też bo tu jakaś była drabinka taka była. Do góry. Idę zobaczyć, czy to są te drzwi. Jezu. Dobra, wbijam też tu. To chyba są te drzwi. Tak, to jest chyba tu. Koło takiego głazu, nie? Wielkiego. No, no, no. Dobra. O, tu się jakiś wyróżnia chyba blok jeden. Ale tak dziwnie. Faktycznie. Pod tą flarą widać. A może strzelić w to? Nie. A tu jest jeszcze na lewo coś. No, tam jest przejście właśnie, ale tylko jeszcze się tutaj rozglądam. Dobra, jest przycisk. Pewnie obsunie to przejście tam, ten kamień jakby. Aha, ze skrzynką. Ktoś chyba wyrabiał strzały. Albo inne dziwne okay. rzeczy. I jeszcze jakieś przejście, tu jest krata jest za tym, okej. A nacisnęłaś przycisk? No jeszcze nie. Dobra, to a naciskamy ty z tym chyba, nie? Blokiem coś robisz? No ja tam strzelałem, ale nic tam nie było, jakby. Aha, i tu jest ta krata faktycznie. To może ona się otworzy, bo tam... te pająki chyba. O nie. Aha, ta krata się otworzyła, dobra. Tylko co oprócz tego? Słyszę jeszcze jednego, czekaj. Ale te pająki są słabe. No, takie zwykłe pajączki. Co oprócz matko, kraty? Gdzie no, my jesteśmy? Nic więcej tu. A czekaj, jeszcze tutaj się jesteśmy tutaj w jakimś nowym pomieszczeniu. Uuu. Taki długi korytarz, w ogóle creepy. Co i muzyczka. Się ula la. To wygląda trochę na jakąś arenę do walki z bossem. Ja już muszę zrzucić tą flarę, bo oczy mnie dźwignia. Na prawo. To są dwie dźwignie na lewo. Aha, no na prawo też są dwie. Czy to jest jakaś zagadka? Tak, myślę, że tak. Wiesz co, widzę skrzynki tam na dole. To może być zagadka z podnoszeniem i z opuszczaniem tych bloków. Tak mi się wydaje. Tu jest coś pośrodku dziwnego, jeszcze w ogóle na tym balkonie. No, ja teraz na razie eksploruję, zaraz się zabiorę za te dźwignie. W ogóle... Czymś wydaje, że trzeba ten, tam coś włożyć, bo są takie dziwne wypustki na dole. Aha. Oh my god. Ogólnie tu są takie, no, światełka, że tak powiem, czerwone i zielone. No. I masz jakby odróżniającą się teksturę, więc wydaje mi się, że te skrzynie trzeba tutaj jakoś postawić. Tą zieloną
dołu i tą czerwoną tam też z dołu. Przetransportować na górę. Ale jak? No. Pewnie za pomocą tych dźwigni jakoś.